Witam panie i panowie, Solwidro z tej strony waszych ekranów. Znacie Car Mechanic Simulator i House Flipper? Otóż wydawca tych dwóch, nasza rodzima firma Playway, ma dla nas kolejny niezwykły symulator. Co może być bardziej nietuzinkowego niż zapowiedziany w tym roku symulator Menela, zapytacie? Poznajcie Prison Simulator, w którym wcielamy się w klawisza próbującego przetrwać w więzieniu poprzez życie w zgodzie zarówno z administracją, jak i więźniami, jednocześnie starając się dorobić nieco, robiąc interesy ze wszystkimi wokół. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, kto w The Escapist podrzuca nam kontrabandę do wykorzystania, to już niedługo będziecie mieli okazję wejść w buty tego osobnika. Premiera przewidziana jest na walentynki 2019 roku. Wydawało się, że data premiery jest już zaklepana, jednak studio Toys for Bob postanowiło ją przesunąć. Jeśli liczyliście, tak jak i ja, że wrócicie do swojego dzieciństwa razem ze Spyro 21 września, to niestety będziemy musieli wszyscy trochę poczekać. Twórcy podpierają swoją decyzję chęcią doszlifowania tytułu i mają nadzieję, że gracze nie będą mieli im tego za złe. Mając nadal w pamięci fakt, że nie tak dawno temu okazało się, iż najprawdopodobniej druga i trzecia część nie znajdą się na płycie, to dobrze, że studio zamiast wypuszczać niedokończony produkt i dolewać jeszcze oliwy do ognia, postanowiło dopieścić całość przed wydaniem. Jeżeli dzięki temu gra będzie skończona i, miejmy nadzieję, wszystkie części znajdą się na nośniku, osobiście jestem gotowy poczekać. Spyro i jego ognista trylogia nadlecą 13 listopada tego roku. Na koniec tygodnia mam dla was prawdziwą gratkę. Znacie grę Super Seducer? Jeśli nie, to pozwólcie tylko, że powiem, iż teoretycznie jest to tytuł, który miał nauczyć mężczyzn technik podrywu, a w konsekwencji okazał się głupkowatą grą traktującą kobiety przedmiotowo, a panów jak idiotów. Ostatnio jednak Richard LaRuina, twórca gry, udzielił wywiadu GamesIndustry.biz, w którym wspomniał, że jego studio patrzy na gry w wyjątkowy sposób oraz stwierdził, że od strony technicznej są oni bardzo kiepscy. Jednak to nie to przykuło najwięcej uwagi. Otóż LaRuina powiedział też, że bardzo lubi gry takie jak Dark Souls czy Bloodborne i sam chciałby stworzyć taką grę. Na szczęście jego żona Kate uratowała sytuację, mówiąc, że niestety nie mogą. Dziękujemy pani LaRuina za uratowanie nas i produkcji From Software przed zrujnowaniem. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co was zainteresowało, a jeśli zdarzyło się coś według was ciekawego, co nie znalazło się w dzisiejszym odcinku, podzielcie się tym w komentarzach. Tymczasem ja jestem Solwidro, do usłyszenia.